Tak, niestety poprzednia gra nie zapisała się, a była dosyć fajna. Dlatego pozwolę ją sobie przytoczyć. Jakoś nie przeanalizować, czy cokolwiek zrobić. Oczywiście w razie możliwości. Zatem, no poszło E4, no bo E4 jest najlepsze na tego, co ma być grane innego. Skandynawska. Skandynawska jest ogółem do bani. Czarny robi właśnie tego typu triki, typu, nie wiem, skoczek tutaj, potem po C4, później pchał tutaj i to jest najlepsze. C6 teraz jest najlepsze. On poszedł w ten głupi wariant z, tu. Książkowy ruch. No dobra, no. Tak. No i tak. No cały czas książkowy ruch. Według tego, co tutaj z tobą zgrałem. Pozycja jest mniej więcej równa. Lecimy dalej. Z szachem. Skoczek. Tutaj, no to jest takie dosyć okropane. Tylko teraz co ja tutaj powinienem zagrać? Skoczek goniąc tutaj, no. Dobra. I teraz po tym powinienem zagrać goniec D3. No poszedłem ten normalny wariant. W sensie D5. Być może ten ruch jest przedwczesny. Proszę, bo to już jest błąd. Po dwóch ruchach moja przewaga zaczyna topnieć. Właśnie ze względu na to poświęcenie. Proszę, da. Właśnie tutaj liczyłem, że on mi pobije tego skoczka. Gdyby pobił skoczka gońcem, po prostu myślałem o zabiciu wieża. Nie wiem, nawet by to było tego skoczka. Nie wiem, czy to byłoby dobre, czy nie. No, no wydaje mi się, że całkiem ok. No poszło tak. Tak i tak. No i teraz mamy przewaga figury. Co? Nie można było pobić? To co trzeba było zrobić? No właśnie w takich sytuacjach najlepiej zwykle jest wymienić kilka figur. Oj, tutaj to już było. To nic nie było ciekawego. Graliśmy na czas. Bodajże 30 czy 40 sekund w plecy. Ale dam radę. Mam podstawione figury, nie takie cuda. No, ale wygrałem. Dobra, zatem jedną partię, taką normalną. Zobaczymy, kogo nam da. Mamy ranking 2154. Znowu chciałbym na pewno zagrać z kimś lepszym. Bo tylko poprzez grę z lepszymi stajemy się sami lepsi. Gry ze słabiakami właściwie niczego nas nie uczą. Właśnie ze słabiakami, no brzydko powiedziałem, ze słabszymi graczami. Chyba się, o, jest ktoś. Wow, 2350. No to będzie dom cięgi. A, zobaczymy. E4. Co zagrać? Przeciwnik zagra francuską. Grek grający francuską. Nie mógł zagrać obrony greckiej. Pewnie dlatego, że takiej nie ma. A, dobra. Chociaż może chyba... Może jest. Nie wiem. Dobra, nieistotne. Tutaj w ogóle warianty odchodzą teraz. Na mój gust mam lepszą pozycję. Tylko obiektywnie. No tak
mi się wydaje, że mam lepszą pozycję teraz. No i co ci to dało, panie? Poza tym, że ja sobie zrobię roszadę. Ojej! Mogę sobie furę chyba zabrać. Ale ślepota ze mnie. Straszna ślepota. Spoko, ale sobie wezmę teraz to. Ale mi tutaj szacha. Ale no chyba figurę za darmo miałem, ale jestem słaby. No okropność. Okropność. No i co ty teraz zagrasz? No tutaj musisz grać. Taki strzał z szachem, odchodzę. Tutaj poszedł. No to stracił. A, takie zacne ruchy po stronie naszego słabego przeciwnika. Nie wiem, co tu za bardzo mogę mu zagrać. Rozwinąłbym małe co nieco, tylko że za bardzo nie wiem jak. Dobra. Niech idzie ten goniec. Zobaczę, nie wiem, tutaj królową może pójdzie. Zobaczymy, co to będzie. Ten goniec wisi cały czas. Więc wypadałoby go może zabić jak psa, nie wiem. Spoko, tutaj się nic nie dzieje. W ogóle mam lepszą pozycję. Nie ulega wątpliwości. No, można sobie szacha dać na przykład. Można sobie wieżę wskoczyć. Można sobie kolejną wieżą wskoczyć. Czemu nie? Można sobie pchnąć piona. Chociaż tego akurat nie można było. No ale bez znaczenia. On mi tutaj będzie zabijał, robił jakieś straszne, niestworzone rzeczy. Ten człowiek jest bardzo agresywny. Tylko, że nie ma obrony przed dostaniem wieżą w cyc. Niestety. Dzięki. Łatwe to było, strasznie łatwe. Nie spodziewałem się. Jaki on miał ranking? 2350. Nie wiem. Ile to w ogóle ruchów miało? No nie 28. No cóż, no wniosek z tego taki, że obrona francuska jest do bani, więc nie grajcie jej niby. Właśnie możecie przegrać z kimś znacznie słabszym. W ogóle ten wariant jakiś taki podejrzany. Tylko muszę sprawdzić, czy naprawdę mogłem sobie zabrać tego skoczka. No pewnie, że mogłem. No, super. Także w momencie zagrałem skoczka, widziałem jedynie, że tracę tutaj piona. A że jeśli zabiję gońcem, to on zabije po prostu tu. W sensie bach, bach. No. Pójdźmy dalej. Nie, to nie był ten wariant. Jak był ten wariant? Czy to już mi przepadło? Przepadło. Dobra. Ojej. Okay. No dobra, czyli bez znaczenia. Partia wygrana. Cóż, no czymś powinienem zakończyć. Powodzenia w samoudoskonaleniu się. Na razie.